Za nami gminne zawody pożarnicze. Strażacy spotkali się na boisku w Bierdzanach, aby pochwalić się swoimi umiejętnościami. Ćwiczenia, sprawności, no i żeby się pokazać, która jednostka jednak najlepiej wyjdzie. To już trenuję niektóre jednostki parę miesięcy. Po prostu już człowiek to ma we krwi. Także już, ja jestem już w straży 51 lat. Przygotowania do zawodów to dobra metoda na pozyskanie nowych członków OSP. Wśród chętnych nie brakuje dziewcząt. Przyciąga nas to, że mamy nową straż i jest bardzo ładna. Przyciąga nas to, że możemy pomóc na przykład drugiej osobie. Możemy na przykład być w takich zawodach, możemy się poczuć trochę jak strażacy. Na zawodach każdy ma do wykonania ważne zadanie. Będę biegła z wężem i go przypinała. Czy to jest trudne zadanie? Dla mnie tak, bo woda będzie leciała. Jak się przygotowałaś do tego zadania? Myślę, że bardzo dobrze i skutecznie. I myślę, że zero będzie błędów. Zebraliśmy drużynę seniorską, mamy jedną drużynę. Liczymy na dobry wynik. Postaram się pobiec jak najlepiej. W ubiegłych latach wyniki były przyzwoite. No w tej chwili najtrudniejsze to są warunki klimatyczne, szczerze powiedziawszy. Jest tak gorąco, że obawiam się, że mogłoby nawet dojść do przerwania zawodu z uwagi na upały. Damy siebie wszystko, no i mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Ale obok zabawy, jakiej dostarczają takie imprezy jak ta, życie strażaka jest pełne poświęcenia. Taka pogoda jak dziś, 36 stopni, gdyby teraz wyły syreny, pożar, ubierają się w ubrania, które nie są lekkie, które nie za bardzo przepuszczają powietrze, no i idą, tak? W ślubowaniu strażaka jest, że będą bronić, chronić i ratować, tak? Są dla drugiego człowieka, nie są sami dla siebie, ale dla drugiego i to jest tym głównym nurtem strażaka, bronić, chronić i ratować życie innych. Konkursowe zadania najszybciej wykonała drużyna z OSP Węgry, zdobywając złoty puchar komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych.